25 września 2003 roku w czwartek o godzinie 14:00, ze swojego domu w starowej górze w województwie łódzkim, wyszła 20-letnia Ewa Kmita. Wsiadła na rower i pojechała do pobliskiej apteki. Miała do pokonania dwa kilometry. Mijały kolejne godziny, a młoda kobieta nie wracała do domu. Zaniepokojeni rodzice zgłosili zaginięcie córki na policji. Tego dnia Ewy nie udało się niestety odnaleźć. Dopiero następnego dnia w piątek 26 września 2003 roku. Około godziny 7 rano w lesie nieopodal domu Ewa zostaje wreszcie znaleziona. Dziewczyna nie żyła, siedziała na ziemi oparta o drzewo. Na głowie miała założony kaptur, a na szyi sznurek. Drugi koniec tego sznurka przywiązany był do gałęzi drzewa na wysokości zaledwie metra. Obok zwisającego sznura w drzewo wbity był scyzoryk, którego rękojeść Zabrudzona była cementem. Lekarstwa, które Ewa kupiła w aptece, były rozrzucone w promieniu kilkunastu metrów od miejsca, w którym znaleziono dwudziestolatkę. Odnaleziono również paragon, z którego wynikało, że swoich zakupów dokonała 25 września 2003 roku o godzinie 14:40. Na miejsce została wezwana policja oraz pogotowie. Lekarz stwierdził zgon, jednocześnie uznał, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Ta śmierć zostaje zatem uznana za samobójstwo. Przyczyną śmierci było gwałtowne uduszenie i było ono związane z powieszeniem. Ekipa śledcza nie zabezpiecza żadnych śladów na miejscu zbrodni, ponieważ według pierwotnych ustaleń w sprawie ta śmierć nie była wynikiem przestępstwa. Również prokuratura umarza śledztwo, natomiast rodzice Ewy, pani Mirosława i pan Marek nie wierzą w wersję o samobójstwie. Uważają, że ich córka nie miała żadnego powodu, by odebrać sobie życie. Rodziców Ewy zapytano, co zrobić z ubraniem dziewczyny: zniszczyć je, czy rodzice chcą je zatrzymać? Państwo Kmitowie zdecydowali, że odbiorą ubranie i zabiorą je do domu. Oglądając je już na spokojnie, zorientowali się, że ubranie jest bardzo brudne. Być może Ewa z kimś walczyła o swoje życie, i wówczas doszło do Zabrudzenia. Za paskiem spodni znajdują piasek. Spodnie wyglądają natomiast tak, jakby Ewa była ciągnięta po ziemi w czasie, kiedy miała je na sobie. Kmitowie proszą więc policjantów o sprawdzenie rzeczy córki pod kątem śladów przestępstwa. Ubranie zostaje wysłane do badania i wówczas okazuje się, że znajdują się na nim ślady męskiego nasienia. Jest to moment przełomowy w tej sprawie. Śledczy zaczynają przypuszczać, że Ewa została zamordowana na tle seksualnym i było to sporym zaskoczeniem dla wszystkich, ponieważ Ewa była ubrana i nie podejrzewano, że mogło tutaj dojść do jakiegoś gwałtu. Założono zatem, że Ewa najprawdopodobniej została zgwałcona, a następnie sprawca ubrał ją i upozorował samobójstwo. Michał Fajbusiewicz uważa natomiast, co bardzo prawdopodobne, że sprawca zgwałcił Ewę, która po tym gwałcie sama się ubrała i dopiero wówczas została zamordowana. Być może znała swojego gwałciciela i obawiał się on. Konsekwencji. Wówczas śledczy zwrócili również uwagę na pewien szczegół. Otóż na szyi Ewy znajdowały się dwa ślady po sznurze i można przypuszczać, że jeden ślad powstał w chwili zabójstwa, kiedy sprawca ją dusił, a drugi natomiast to ślad po powieszeniu jej. Ponadto nie było też żadnych wątpliwości, że Ewa przed śmiercią odbyła stosunek seksualny. Dzięki badaniom ustalony zostaje kod DNA sprawcy, jednak takiego kodu nie ma w bazie policyjnej i w związku z tym sprawa po pewnym czasie zostaje umorzona z braku wykrycia sprawcy. Po pewnym czasie ktoś przyznaje się do zbrodni na Ewie. Tajemniczy mężczyzna ma pod wpływem alkoholu chwalić się swoim kolegom, że to on zamordował Ewę i że pomagało mu pięciu kolegów. Ten wątek nie doprowadza jednak do rozwiązania, ale według rodziców nie sprawdzono go wystarczająco dokładnie. Sprawdzono natomiast chłopaka Ewy. Przemka, a także innego młodego mężczyznę z okolicy. Porównano ich DNA, co pozwoliło ich całkowicie wykluczyć z kręgu podejrzanych. Według świadków, związek Ewy i Przemka nie należał do najszczęśliwszych. Para często się ze sobą kłóciła, jednak chłopak z całą pewnością nie miał nic wspólnego ze śmiercią Ewy. Jej młodsza siostra, Małgorzata, ma nadzieję, że kiedyś pozna nazwisko człowieka, który odebrał życie jej siostrze. Ewa miała jeszcze młodszego brata Rafała i, i cała rodzina od lat walczy o sprawiedliwość dla zamordowanej dziewczyny. W maju 2003 roku Ewa Kmita zdała maturę, uczyła się w technikum, była bardzo zdolna, miała dobre oceny. Miała też wiele planów na przyszłość. Starała się o przyjęcie na dwa kierunki studiów. Dostała się na ochronę środowiska na Uniwersytecie Łódzkim. Niestety nie dane było jej rozpocząć tych studiów, ponieważ jej życie zostało nagle przerwane. Gdyby nie determinacja rodziny. Prawdopodobnie do dziś śmierć Ewy uważana byłaby za samobójstwo. Dziś już nie ma żadnych wątpliwości, że Ewa została zamordowana, a przed śmiercią również zgwałcona. Nie znamy jednak nadal nazwiska sprawcy. Po dwóch latach śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Wcześniej policjanci starali się przesłuchać jak najwięcej osób, które mogły posiadać jakąś wiedzę na temat tego, co stało się z Ewą. Przesłuchano pracowników apteki, w której feralnego dnia pojawiła się dziewczyna. Policjanci rozmawiali również z jej koleżankami i kolegami ze szkoły, z pracy, z kursu na prawo jazdy, na który Niedawno uczęszczała. Nikt niestety nie udzielił śledczym informacji, które mogłyby doprowadzić do schwytania sprawcy. Jednym z ważniejszych dowodów, który mógłby nakierować na sprawcę, jest scyzoryk, znaleziony na miejscu zbrodni. Przypomnę, że był on ubrudzony cementem. Być może sprawca w tamtym czasie prowadził w swoim domu jakiś remont. A może był pracownikiem budowlanym, na przykład. Na szczęście policja dysponuje materiałem genetycznym sprawcy, dlatego jeśli ktoś wskaże policji ewentualnego właściciela tego scyzoryka, policjanci będą mogli bardzo łatwo go wykluczyć lub potwierdzić jego sprawstwo. I w tej sprawie jest naprawdę niewiele informacji, ale jeśli ktoś posiada rzeczywistą wiedzę o sprawcy, jeśli wie coś na temat tego, kto stoi za tą zbrodnią, to i tak krótki materiał pozwoli mu skojarzyć fakty. Dlatego jeśli ktoś z Was wie, co stało się z Ewą tamtego dnia, kto stoi za jej śmiercią, to bardzo proszę, abyście podzielili się swoją wiedzą z policją, a ja już się z wami żegnam i dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć.